Siema ludzie, gramy dalej. Se posłuchamy. Dobra, gdzie ja tutaj mogę iść w ogóle? Tam na górze jest rura, więc to mi na pewno coś mówi. Światła, światła mnie trochę niepokoją, więc wiem. Wow. Wow. Wow, wow. Trochę dużo. Złych nie ma? Nie ma. Wow. Ale mi dojebało. Nie ma tu żadnych brzydkich panów. Nie, na razie nie ma. Aha, dalej nie przejdę. No tak, chyba już wszystkich tutaj wytłukłem. Teraz to jest powyłączać te dziadostwa tak naprawdę. Miałem mieć odporny kombinezon. Właśnie tak przed chwilą ktoś mówił. Ja wyjebany, idziemy. Aha, teraz mam tutaj wejść. Sam, I've managed to hack into the engineer's combo in the terminal. No pewnie. Wanna listen? Pass me through. Zajebiście. Trzeba nauczać ich jednak wybijać. No jak ja mam tam wejść? Czy tam w ogóle nie miałem wchodzić? Może dołem? A, zjazd po linii, no i wszystko jasne. Aha, muszę zrobić włam przez okno. Reach the terminal. Great. The control room is on the top floor. Na najwyższym piętrze, widzę. Dobra, chcę ci przestali mi tu pieprzyć. Gadają się, nie mogę skupić. Już to powiedział ten gościu, ten ich dowódca, chyba z 10 razy, że mają wszystkich wbijać i tak dalej. Chyba, że ma pod komendą ich debili. Dobra, lecimy tutaj. Hopla, hopla. Zapomniałem sobie znowu kliknąć tutaj tykacza. Dobra, jesteśmy już tutaj kontrolce. Wybity jakiś. Connect your offset to the main terminal. I can get remote access from the SMI. Dobra, ale ja się tutaj wolę powolutku zbadać, to czy na pewno tutaj nie ma żadnego. To wygląda jak ten pokój, z którego sterowali paladynem. Ten Sadik. Identycznie to wygląda. Nie zdziwię się, jak to jest coś zaminowane. Naprawdę się nie zdziwię. Hang on. Yes. All right, I got it. Pulled it off, Charlie. I have control of it all. Lights, doors, security feet. Wait. I think I might have the leader. He's disguising himself as a paramedic. Sending you the location. No to bierzemy Hama. Nikogo tutaj nie może być. Stay sharp up there. The engineers are gonna know we're here now. Got your back. Understood, Sam. Dobra. Mamy full. O nie, są tu, no bez jaj. I to jeszcze czterech ciężkich. Nie no. Serio.
Dobra, szybko. Dobra. Tu jestem bezpieczniejszy. Tak, mogę sobie też chyba na górę wejść. To mi na pewno w czymś pomoże. Mogę ich tutaj poszczelać. Nie wiem, jak tego tutaj zacząć. Kurde, odszedł mi. No ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Czego nie mogę? Gówno, dobra. Żarówka padła. No stań. Nie słyszę, nie widziałem jego głowy do końca, nie byłem pewien. Dobra, nie zorientowali się. Dobra, znaleźli trupa, ale to już... Dobra, no jedziemy, nie ma co się tutaj bawić tak naprawdę. Nie mógłbym ich teraz wszystkich zabić. Albo go złapać jakkolwiek. Ja chcę ten taser. Ładnie, muszę go gonić? Tak. No, serio, no dostał przecież. Dobra, idziemy na górę. No, wchodź. Dobra, tego zjechałem. Lecimy za następnym. Dobra, biorę zwykłą broń. O kurde, suczycy. No, dawaj tą wodę. Paralizator to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie tutaj są. Dobra, jeśli nie będę skradał, to mi nic kurde nie da. No. No w serio? Tylko marnuję na niego strzały. No nie zdążysz. Nie, dobra, zdążył, zajebiście. O, wbiło mu się coś. You first. Sadiq's plan. Talk. You are too late. What have you done? Your president. She handed your people to Sadiq on a plate. Denver. The bunker. Sadiq was waiting for them. It's over. No. Mam go zabić czy oszczędzić? Szczerze mówiąc, sam nie wiem. On i tak pewnie umrze. Sam nie wiem. Zabijając go, co zyskam? Tak naprawdę nic. On i tak już jest... Dobra, oszczędzę go. Nie będę go dobijał. Grim, Briggs, the leader's down. I need a medic stat. We'll take care of it. Tell EMS he's secure. Will do. No dobra, nie ma po co go zabijać. Tak go będą trzymać przecież. W niewoli.
Dobra, nie chcę tego oglądać, bo to tylko strata czasu. Lecimy dalej z fabułą. Co się będzie działo? Still trying. We got an update on the SEAL team. They're all okay. We're gonna finish refueling, be back in the air in 20. Hey, appreciate your help back there. Yeah, thanks. You got a sec? Wait. It's nothing big. We'll catch you up later. No, coś kombinują. Virus. Mexico, I gotta tell him. No, you don't. I screwed up. You think? Then why are you covering for me? I mean, why would you even want me here? I never did. Thanks. You asked. You don't listen to anyone. You think you know everything. You treat your work like a game. Are we done? No, we're not. You know what bothers me the most about you, Charlie? You're good at your job. The only thing standing between Sadiq and the world is this team. I can't afford to have Sam throwing you off this plane. I'm sorry. Then find a way to make it up to us. Czy on się chciał przyznać do błędu? Dobra, czyli to jednak nie była ostatnia misja. Coś tak myślę, że to będzie ostatnia misja, kiedy będzie trzeba zniszczyć właściwie ten ostateczny plan Sadika, skoro nawet ten jego informator, ten nasz informator właściwie powiedział, że to już koniec. Że to jakby nie patrzeć na ostatnia. No. Ruscy. Coś Ruscy albo jakiś Rusek. So that's the only entrance. Check secondary defenses. Grim, you a line open to the president yet? Yeah, but they won't take our call. They what? Hang on, I got the president's aide. I'm sorry, the president is occupied with an urgent matter and won't be able to speak with you. Tell her it's fourth echelon. She knows. Sorry, Grim. Look, I know you think you're special because you sip lattes with the POTUS, but I have a lot of friends on Capitol Hill. Are you threatening me? No. Get me the president if you ever want to work in DC again. Now I'm threatening you. President Caldwell, we believe the Site F bunker under Denver Airport is Sadiq's target. Was. He had sleeper agents at the bunker. Sadiq has control of the bunker, and he's claimed it's wired with chemical weapons. We can be there in 2 hours. No, I'm sending you home. What? We have the situation in control. Delta set up a perimeter around the bunker. Sadiq is receptive to talks. If we meet his conditions... And since when does the United States negotiate with terrorists? He has captured top government and military officials, including the Secretary of Defense. Extortion isn't Sadiq's endgame. It's too simple, too small. Unfortunately, the free world isn't run on instinct. Your hands are tied. Mine aren't. I did not give you the fifth freedom to engage in a personal vendetta. We have the situation in hand. You're walking into a trap. Let me be very clear. All planes, including Paladin, are grounded. The Air Force has orders to fire on anything on approach to Denver. We have to get to Denver and take Sadiq out. And I can't do this on my own. Zaczynamy. Go for Denver. A, czyli możemy teraz wybrać, kto ma nam pomagać, a kto nie. On nam musi pomóc. No, może zjebał coś, ale teraz się postara to naprawić. Go for Denver. Murzyn musi nam pomagać. Go for Denver. Grim, what are our chances against Denver's anti-aircraft defenses? They're getting heavy snow. We'll use it for cover and spin in steep on approach. I'll need Charlie's help with countermeasures. Sure, Grim. Whatever you need. What? Repeat that. Sam, the pilot's refusing to fly to Denver. Relieve him of duty. Bring Coleman up. Oh. You're outnumbered and outgunned, and losing the hostages is not an option. Your best chance of success comes with gas grenades and the tri-rotor. Good luck. Dobra, to zmieniamy sobie. To mam, kamera przylepna. Granat usypiający mam. Granat dymny. Wolę chyba już łzawiący niż dymny. Nie mogę nic już więcej kupić. Błyskowy, odłamkowy to mi się raczej nie przyda. Czy może coś mi się tutaj przyda? Muszę i tak to wydać, bo i tak
Dobra, na razie nie będę tego kupował. Może jeszcze coś mogę kupić. Nie, nic nie mogę. Oj, 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 trochę dużo. Dobra, kupię to. Bardziej już nie mogę tego ulepszyć. Skoro mnie stać, to kupuję. Będę jeszcze mniej zauważalny. Pistolet już bardziej nie ulepszę. Ewentualnie co mogę zmienić? Nie, tutaj nie mam co zmieniać. Broń specjalna mam kuszę. Paski folii. To mogłem dokupić. Zepsułem troszkę. No dobra, trudno. Lecimy w takim razie. Coben, what's our status? ISS has us lit up like a goddamn Christmas tree. I'll handle electronic countermeasures. You just get us on the ground. We're gonna get real close. Delta is closing on our position and ready for a fight. Well, that could be a problem. You locate the secondary targets? Yes, there's a control area with access to environmental communications and defenses. I tweaked the engineer virus and made copies in the flash drives I gave you. Plug one into each system and the bunker will lock down. We also have a lead on Sadiq's real target. Their system is totally self-contained except for one thing. When continuity of government is triggered, all key military and government intel is backed up to the bunker. That's what Sadiq's after. We're trying to get word to the president. They could be monitoring radio traffic. We do this silent. Buckle up, kids. We're under their radar. You're gonna get us killed. Now for the fun part. Lights out. Whoa. I'm dropping the gear. Good to go? Let's move. Ta prędkość by ich raczej zabiła, no. What do we do now? Hope. Myślałem, że ona go zabije, wtedy to już było po prostu przegięcie. Dobra. Hey, it's Charlie. We said Delta's boarding the plane and I don't have long. We need to head for the fake weather station. It handles the bunker's climate control. Find a way to cut through the vent and you'll be inside the bunker. Then plug in sniper. The flash drives I gave you. Get the virus into their systems. After that, you gotta get into the crawl space under the war room. You can activate the lockdown systems from there. O kurde. Czyli to przejęli. A no tak, bo oni przecież wpadli po prostu do tego. Jak to się nazywa? Do naszego Palladyna. Jest dużo snajperów. Za dużo troszkę. Tu jest jeszcze wojak. Super. Mogę go sparaliżować. No i już zepsułem. Ech. Nie, zacznę to jeszcze raz. Ostatni punkt kontrolny, kontynuuj. Bo zepsułem. Hey, it's Charlie. Listen, Delta's boarding the plane and I don't have long. We need to head for the fake weather station. It handles the bunker's climate control. Find a way to cut through the vent and you'll be inside the bunker.
Then plug in those three flash drives I gave you. Get the virus into their systems. After that, you gotta get into the crawl space under the war room. You can activate the lockdown sequence from there. Hey, guys, not armed. I'm a civilian, not armed. Dobra, niech on stanie. Charlie'ego zdjęli, ale ja chcę tego teraz zdjąć. Oni się całe szczęście trupami nie przejmują. Dobra, nikogo tu na razie jeszcze nie widzę. Przede wszystkim trzeba sobie zrobić ciemność. Dobra. Od razu przyjemniej. Tych snajperów się przydało pozdejmować, ale nie mam broni. Wystarczającym przybliżeniem. Sami ciężcy. To są chyba ludzie Sadika w ogóle. Czy nie, czy to są... No naszych żołnierzy byśmy raczej nie zabijali. Jest ich wpyte. Tak szczerze powiem. A muszę ich pozabijać. No, mogę też prześliznąć, ale będzie ciężej. Jest tą wiązkę. Chyba nie jest snajper. Nie, to jest zwykła żarówka. Oni są jeszcze pancerni. To nie mam szans ich pozabijać. Trzeba się po prostu prześlizgnąć. Czy mam ten granat dymny? Dymnego nie mam. Niestety. Na razie patrzą. No w taką śnieżycę i tak by nic nie widzieli, więc to jest trochę głupota, że po prostu tak tutaj są ci snajperzy i wszystko widzą. Ja tu jestem trochę kryty, jedne co tamten snajper mnie może niepokoić. Tam jest też jakiś duży przyjaciel. Dobra, no tych snajperów nie muszę widzieć, bo wiem, gdzie mniej więcej są. Za to nie gaz bym potrzebował, tylko wabik. Nie wiem, dokąd on idzie. Tam poszedł. What have you found? O, dobra. Zaintrygowałem go. Niech teraz tutaj przejdzie. Tak to się robi. Tam na dół mogę zejść. O, to bardzo przepięknie. I tak to trzeba będzie zrobić. Tylko ta lampa mnie tutaj jeszcze niepokoi. Jeszcze jedna jest gdzieś, która mi tutaj świeci. Tutaj. Aha, z tyłu się nie da lampy. Z tyłu się lampy nie da zarąbać. Dobra, spróbujmy. Dobra, muszę iść teraz tam i tam sobie zeskoczyć. To są te wiatraki chyba, które właśnie... A! Czyli tu dopiero potem mogę wejść. Ech, dobra.
Ale mogę sobie przynajmniej tędy wyjść, trochę będę dalej. Teraz wejdę. Będę spróbował. Ha, znalazł ciało. Dobra, tak go nie zdejmę, jest za daleko. Dobra, ale tutaj na razie jakoś idzie. Przedostanę tutaj, to będzie dobrze. O kurde. Byłaby lipa. Jak już mam taki bliski dystans, to wolę pistolet wziąć. Będzie szedł ten duży mój przyjaciel, nie, raczej się tam nie wybiera. Tam jest jeden tylko. Będzie wchodził. Nie. Tu żadnych nie ma. Najpierw sobie laptopa. Przeszukam się do jakiegoś hajsu. On tam jest. Po drugiej stronie ściany. Ale to druga strona ściany. Musimy Copendrive'a podpiąć. Dobra, gdzie teraz muszę iść? Do tych wiatraków? O kurde. To się wpakowałem. Się wpakowałem, proszę. Tam jest też wyjście na zewnątrz. To mi nic nie da, jak wyjdę tam na zewnątrz. You can't hide. No i dobra. Będzie pruł tutaj typek. Tak, muszę teraz iść do tych wiatraków. Zrobimy to tutaj, może tyczkę szybciej. Czy to jest... Dobra, ten duży chodził mi tutaj, więc on mi teraz to przynajmniej nie będzie przeszkadzał. Wiatraku co wcześniej. Zjazd po linii oczywiście. O kurde, tutaj są wiązki laserowe. One chodzą tylko tak.
Mission Impossible. Jak ja mam tam iść w ogóle? Już tam i tak nie będzie żadnego. No tu zjechałem po linie, okej. Tam mam wszystko zaminowane. Z tego co widzę. Aha, nie mogę się opuścić. Opuść się! Co za typ. Aha, ja muszę do tych kratek przedostać. A, tam się muszę jednak przedostać, dobra. Kminie już. W góry tego nie widziałem. To już problem raczej nie będzie. No i wiedziałem. Coś tak czułem, kurde. Ja tu przeczekam to. I tak bym już tam nie zdążył się dostać. Tu mogę już zejść, tu mogę. I tutaj bardzo powoli. I hopa, dobra. Już mogę pistoletu wziąć. Tu nie ma żadnych światów laserowych, nie. To przyjemnie, miła odmiana. Ale tu już widzę lasery. Nie no, serio. Gdzie mam iść tam? Nie no, przeginka. Na dół mogę i tak zejść. Muszę tam do tamtej drabiny na początku i potem drabiną zejść tam na dół. Czyli te... Uf. Ale tak to jak mam... A to muszę chyba już się... tak. Brak minie. Tylko żeby znowu czegoś nie zwalić. Jak teraz? A, zmień stronę. Szybko, dobra. Jezu, na farcie. Aha. Niech się tutaj prześpi. Dobra, nie działa mi tu. Co, gdzie ja jestem? Zamknęło się? Tego przed chwilą tutaj nie było. Przy tej normalnie wszedłem. Nie no. Aż potem sobie obczaję na nagraniu. Mogłem iść przecież jeszcze tam w prawo. Przy tak bym tutaj nie wszedł, jakbym nie mógł. Jakby to tutaj było. Się nie pojawia kratka znikąd. Ech. Dobra, nic nie widzę, więc muszę ryzykować. Zakłócenie idzie tam, 60 metrów. Tam jest jakiś typ. Dobra, tu się nie ma co już chyba bawić. Trzeba ich po prostu zabijać. Mogę też tędy pójść. Bardzo słusznie. Trzeba uważać na te drony.
zmieniać wyposażenie? Chyba nie. Nie, chcę tylko uzupełnić. Przede wszystkim ja chcę wyłączyć światło. Po drugie chcę tam zajrzeć. No nie. Jeszcze raz chcę zajrzeć. Opancerzony oczywiście. Tu są lasery, one się tam po prostu do drzwi. Dobra, jak stąd wyjść? Otwieraj drzwi. Muszę ich pozabijać jakoś. Tutaj nie mam chyba wyboru. Znaleźli ciało. No, puść się tego. Co za głąb. Dobra. Są drony, okej. Mogę tu kogoś zwabić. O, ten się chyba dał zwabić. Dobrze. Jeszcze jeden jest. Dostał strzał w klatę. Kolega też. Wszyscy. Dobra, i został. Oj. Nie zauważyłeś innych kolegów, którzy tutaj leżą? Aż to jest impossible, no ale dobra. Nie można być aż takim debilem. Jest tutaj. Dobra, wreszcie. Padli wszyscy. Co to robiło? Aha, to pada wszystkie te. Wszystkie jakby systemy. Tędy muszę i tu chyba złych nie ma. Dobra, nie ma, muszę iść. Tylko jeden. Tu mam chyba checkpoint w takim razie. Winą nie będę zjeżdżał. Nie ma głupich. Ale jak inaczej? Nie da się chyba inaczej. Chyba wejść? Co mi to da, jak tutaj wejdę? Zobaczymy tutaj na górze, może tutaj coś jest. Jest jakaś kontrolka chyba. Zrobimy to inaczej. Ile już mam w ogóle na liczniku? Prawie 40 minut. Kurde. Chyba
chyba jednak trzeba będzie to podzielić. Mam tutaj zapisane, więc nie wiem, czy może tutaj by teraz nie zrobić końca odcineczka. Dobra, chyba tak zrobimy, bo już potem ten materiał będzie ważył 10 giga. I go będę 3 godziny wrzucał. Także dzięki za oglądanie. Będziemy sobie kontynuować w następnym odcinku, więc myślę, że to będzie koniec. No to cóż, do usłyszenia.